Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dzisiaj wiceminister zdrowia, pan Janusz Cieszyński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Panie ministrze, dzisiaj na konferencji, porannej konferencji w szpitalu MSWiA mówił pan o tym, że przedłuży się termin wejścia zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. Długo mówiło się o tym, że ten 1 lipca jest nieprzekraczalnym terminem. Co sprawiło, że jednak zdecydowali się państwo przedłużyć? Rzeczywiście dzisiaj razem z panią minister Rafalską poinformowaliśmy o tym, że toczą się prace nad projektem, który ma przesunąć termin wejścia w życie tych elektronicznych zwolnień na 1 grudnia. Natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że dopóki to się nie stanie prawem, trudno mówić o tym, że tak będzie na pewno. Na ten moment obowiązujący termin to jest 1 lipca i tego póki co Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z tego co wiem z rozmów z panią profesor Uścińską, się trzyma. Także gotowość po stronie zakładu już jest. Dzisiaj pani prezes Uścińska też mówiła o tym, że udostępniono środowisko testowe dla aplikacji gabinetowych. Także ja liczę na to, że ten odsetek elektronicznych zwolnień, który bardzo dynamicznie rośnie dzięki też bardzo dużym wysiłkom ZUS-u w tym zakresie, będzie stale rosnął. Tak? I czy to będzie 1 lipca, czy to będzie 1 grudnia, dla nas celem jest to, aby rzeczywiście doprowadzić do w pełni elektronicznego obiegu zwolnień lekarskich. Podczas konferencji mówili państwo o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Między innymi usłyszeliśmy, że opłata za obsługę składki zdrowotnej w ZUS zmaleje z 0,2% do 0,175% i że pieniądze, 25 milionów rocznie właśnie w ten sposób zaoszczędzone, zostaną przekazane do NFZ-u. Państwo powiedzieli, że Ministerstwo Zdrowia również przekaże 50 milionów do NFZ. I na co pójdą te pieniądze? Tam mówiliśmy rzeczywiście o 50 milionach dotacji w 2018 roku do funduszu oraz o zmianie tego odsetka, tej prowizji za pobór składki, którą obecnie pobiera od Funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I rzeczywiście jest naszą intencją to, aby te środki zostały przekazane do funduszu właśnie z celem takim, aby one zostały przeznaczone na informatyzację i szkolenie osób, które będą obsługiwały ten elektroniczny proces wystawiania zwolnień lekarskich. To jest niezwykle... NFZ-cie. Fundusz będzie się zajmował dystrybucją tych środków, ponieważ to fundusz ma relacje, ma umowy właściwie ze wszystkimi świadczeniodawcami w Polsce i to fundusz będzie najlepszym takim kanałem dystrybucji, kanałem dotarcia do lekarzy i do placówek opieki zdrowotnej, w których te świadczenia są na co dzień realizowane, a to te placówki właśnie cały czas zgłaszają nam te problemy, mówią o pewnych niedostatkach w infrastrukturze, mówią też o tym, że pewne informacje na temat tego, jak powinien wyglądać ten proces, nie są jeszcze dla nich oczywiste. No i dlatego my wychodzimy im naprzeciw. Czyli i stąd państwo szkolenia. Państwo będą szkolić lekarzy. To są szkolenia oraz infrastruktura. I tutaj w momencie, w którym te przepisy wejdą w życie, będziemy też w stanie już powiedzieć, na co konkretnie i w jakich proporcjach przeznaczymy te środki, ponieważ naszym celem jest to, aby jak najefektywniej i jak najlepiej w jak najlepiej przygotowany sposób doprowadzić do tego, żeby ta informatyzacja postępowała. Ponieważ dla nas, jako dla ministerstwa, które jest odpowiedzialne za system ochrony zdrowia w Polsce, cyfryzacja jest tak naprawdę drogą do tego, żeby rosła efektywność tego systemu. A rosnąca efektywność to jest mniej kolejek, to jest lepszy dostęp do świadczeń, a szybszy i lepszy dostęp do świadczeń to też wyższa efektywność zdrowotna. I nam zależy na tym, żeby właśnie te cyfrowe rozwiązania wychodziły naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Na przykład obecnie elektroniczne zwolnienie sprawi, że pacjent nie będzie musiał w momencie, w którym już wiemy, że jest niezdolny do pracy, poświęcać czasu na to, żeby dostarczyć to zwolnienie w formie papierowej do pracodawcy, ponieważ ono będzie w momencie tak naprawdę wyjścia z gabinetu, w momencie wystawienia zwolnienia elektronicznego, ono będzie automatycznie znajdowało się właśnie zarówno w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale też u pracodawcy. A jeżeli ktoś ma więcej niż jedno miejsce pracy, to we wszystkich tych miejscach naraz.
Panie ministrze, mówił pan, że pracują państwo również nad takim państwowym systemem do obsługi tych gabinetów. Czy dobrze zrozumiałam, czy lekarze mogą liczyć tylko na komercyjne rozwiązania? To nie przypominam sobie takiej wypowiedzi swojej. Czyli ja źle zrozumiałam. Tutaj rzeczywiście jest tak, że my widzimy, że ta informatyzacja jest istotnym elementem dla świadczeniodawców i stąd na przykład te nasze działania w zakresie dodatkowych środków na informatyzację i szkolenia. Natomiast jesteśmy dalecy od tego, żeby tworzyć oprogramowanie dla tysięcy gabinetów w Polsce, ponieważ po pierwsze są już na rynku firmy prywatne, które doskonale sobie z tym zadaniem radzą, a po drugie wytworzenie oprogramowania jest tylko częścią tego procesu, ponieważ aby ono rzeczywiście przyczyniało się do poprawy funkcjonowania systemu, należy też zapewnić jego utrzymanie, wsparcie i to są bardzo duże zadania. Czyli nie wystarczy aplikacja gdzieś na stronie ministerstwa, z którą ewentualnie można ściągnąć ze strony ministerstwa. To jest potężna infrastruktura, rozumiem. To znaczy za każdą aplikacją zawsze kryje się bardzo zazwyczaj potężne w przypadku tak dużej skali jak te e-zwolnienia, czy na przykład kolejne plany nasze, czyli e-recepty, architektura informatyczna. Proszę pamiętać o tym, że elektronicznych zwolnień będziemy wystawiali prawdopodobnie około 25 milionów rocznie, natomiast recept jest 10 razy więcej. To jest 250 milionów zdarzeń. Na dodatek potrzebujemy tego wszystkiego dostępnego w czasie rzeczywistym. Potrzebujemy absolutnej pewności co do bezpieczeństwa, co do tego, że te informacje są absolutnie niedostępne dla niepowołanych osób. No i kiedy wszystko sobie to dodamy, to zrozumiemy, że to jest bardzo duży wysiłek technologiczny, ale też chcę powiedzieć o wysiłku organizacyjnym, ponieważ my nie chcemy stworzyć aplikacji takiej jak pani redaktor, czy ja możemy sobie ściągnąć na telefon komórkowy. No i jeżeli czegoś nie wiemy, czegoś nie jesteśmy pewni, no to albo gdzieś sobie znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie, albo po prostu przestaniemy jej używać. Bo to są procesy dużo bardziej wymagające dużo większej odpowiedzialności od tego, kto taką aplikację udostępnia. Czyli bardzo duże wsparcie, możliwość uzyskiwania informacji, możliwość uzyskiwania pomocy w momencie, w którym dojdzie do jakiejś awarii, zarówno z winy użytkownika, jak i z winy samego systemu, ponieważ no, przy takiej dużej złożoności zawsze jakieś problemy w którymś momencie mogą się pojawić. Dlatego no, to, co nam brzmi jak bardzo prosta rzecz, do której my się przyzwyczailiśmy w tej cyfrowej rzeczywistości, że po prostu ściągamy aplikację, ona od razu jest gotowa, możemy tak naprawdę od razu działać, to nie sprawia żadnych problemów, no to w przypadku dużych procesów obsługujących całą Polskę, no to trudno mówić o tym, że to jest podobne zjawisko. Panie ministrze, właśnie są krytycy takiego rozwiązania, jak wprowadzenie zwolnienia w formie elektronicznej wyłącznie. I to są też w części lekarze, na pewno pan o tym wie. Oni tutaj często podnoszą taki argument, że w niektórych, że do obsługi takiego systemu potrzebne jest połączenie internetowe. A tak. Są miejsca w Polsce, w których takiego połączenia po prostu nie ma. My się też nad tym pochylamy i robimy taką mapę, na której zestawiamy, ponieważ my dysponujemy bazą adresową świadczeniodawców, dysponujemy też we współpracy z Instytutem Łączności takimi informacjami o tym, gdzie jest jaki poziom dostępu do internetu. Tak? I my analizujemy to. Proszę pamiętać o tym, że oprócz takich stacjonarnych łącz można też zawsze skorzystać z łącza dostarczonego przez operatorów komórkowych. I tu naprawdę dostęp do internetu w sytuacji, w której mamy placówkę, która i tak musi z logiki systemu mieć dostęp do komputera, internetu, ponieważ musi się rozliczać z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym zdaniem, oczywiście pochylimy się nad każdym przypadkiem i będziemy działać na rzecz tego, żeby tę lukę w dostępie do internetu też zniwelować. Natomiast co do zasady, ja uważam, że obecnie to nie stanowi problemu. Proszę też pamiętać o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że
przesyłamy coraz większe wolumeny danych, tak? Że chcemy oglądać filmy właściwie na żywo, chcemy ściągać bardzo duże pliki. W tym przypadku nie ma mowy o tego typu sytuacji, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki kawałeczek informacji, do którego nie jest potrzebne takie najlepsze, najszybsze łącze. I do tego wystarczy nawet wtedy, kiedy będzie przy tym łączu komórkowym troszkę gorszy zasięg, to i tak będzie możliwe przesłanie tej informacji do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też później do systemu P1, na przykład w przypadku RCP. Panie ministrze, czy resort w ogóle bierze pod uwagę, pojawiły się i takie argumenty, czy resort to wierzy, że część lekarzy, którzy są oporni wobec elektronizacji, to wprowadzenie wyłącznie elektronicznych zwolnień zniechęci albo do zawodu, albo do wystawiania zwolnień? Z naszego punktu widzenia to jest niezwykle istotne, aby wciągnąć wszystkich lekarzy, jak największy odsetek lekarzy, do tego, żeby korzystali z tych rozwiązań cyfrowych. I zarówno chodzi mi tu o takie bezpośrednie wykorzystanie, czyli to, że lekarz sam korzysta z aplikacji udostępnionej przez ZUS albo aplikacji gabinetowej, ale właśnie też dlatego mówimy o asystentach medycznych jako o takich osobach, które mają wesprzeć lekarzy w wejściu w ten cyfrowy świat. To znaczy, my dążymy do tego, żeby lekarz, który nie chce, nie musiał własnoręcznie jakby obsługiwać tych systemów informatycznych, ponieważ z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia pacjenta, najkorzystniejsze jest to, żeby lekarz poświęcał swój czas na to, co robi najlepiej, czyli właśnie na leczenie i na opiekę nad pacjentem. Panie ministrze, rzeczywiście poznamy dzisiaj ten dokument wprowadzający nowy zawód? Co to za dokument? Czy to będzie ustawa, czy to będzie rozporządzenie? Jak wprowadzimy? To już tłumaczę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według tego, co ustaliliśmy z panią minister Rafalską, dzisiaj skieruje do konsultacji zewnętrznych projekt ustawy, który będzie dotyczył właśnie możliwości wystawiania przez asystentów medycznych tych zwolnień w imieniu lekarza. Chciałbym też podkreślić, bo to jest niezwykle istotne, że to nie jest tak, że asystent będzie decydował o długości tej niezdolności do pracy. Asystent będzie miał prawo do tego, żeby przenieść z dokumentacji medycznej, do której ma dostęp, właśnie tę informację o ordynacji lekarskiej w zakresie zwolnienia. I dopiero później będzie wykonywał tylko tę techniczną czynność przeniesienia informacji, że pacjentowi zaordynowano zwolnienie lekarskie o takiej długości i to będzie odnotowywane w systemie ZUS. Natomiast... A co z podpisem? Z podpisem. Podpisanie będzie możliwe za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub ePUAP-u. Ale przez lekarza czy przez właśnie tego asystenta? No właśnie, podpis będzie składał asystent, czyli nie będzie... Podpis będzie składał asystent, natomiast jego to, co on tam w tym systemie zawrze, będzie równoznaczne z tym, co jest zawarte w dokumentacji medycznej. Ponieważ my już dzisiaj wiemy o tym, że asystenci często pomagają lekarzom właśnie w wypisaniu druku zwolnienia, a także lekarz tylko podpisuje i przedstawia pieczątkę. W tym przypadku, żeby też zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, ta informacja o okresie niezdolności do pracy będzie zawarta w dokumentacji medycznej i zadaniem asystenta będzie wyłącznie przeniesienie tej informacji zawartej w dokumentacji medycznej do systemu elektronicznego, w którym jest wystawione zwolnienie. Panie ministrze, żebym dobrze zrozumiała, tak. Czy asystentem medycznym będzie na przykład dzisiejsza sekretarka lekarza? Już mówię. My ograniczamy w ustawie zakres osób, które mogą właśnie w imieniu lekarza to zwolnienie elektroniczne podpisać. To są dwie grupy. Pierwsza grupa to są osoby, które już dzisiaj wykonują zawód medyczny, a druga grupa to są osoby, którym świadczeniodawca udostępni w trybie przewidzianym w ustawie o prawach pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, ponieważ tak naprawdę to jest tutaj kluczowe. I to pozwala nam na bardzo szerokie ujęcie tego zagadnienia i tak naprawdę pozostawia w gestii świadczeniodawcy, którego pracownika upoważni do tego, żeby do tej dokumentacji miał wgląd, a lekarzowi da wtedy możliwość przekazania takiej osobie upoważnienia do wystawiania w jego imieniu takich zwolnień. Tu też chciałbym podkreślić, że
lekarz będzie każdorazowo musiał upełnomocnić konkretną osobę. Znaczy nie każdorazowo przy każdym dzwonieniu, ale dla każdego takiego odrębnego przypadku. Także tu nie będzie mowy o tym, że to będą jakieś takie bardzo ogólne, czy wystawione na niezidentyfikowaną grupę osób upoważnienia, tylko w każdym przypadku lekarz będzie musiał wskazać osoby, które on konkretnie upoważnia do tego, aby te zaświadczenia w jego imieniu wystawiał. I to będzie... To będzie obsługiwane przez rejestr asystentów medycznych, który minister zdrowia we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia będzie zobowiązany wytworzyć. I w tym rejestrze będzie właśnie ta informacja o relacjach i o tym, kto w czyim imieniu może te zwolnienia wystawiać. I z tego zestawienia będzie korzystał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie na podstawie tego udostępniał w swoim systemie, na platformie usług elektronicznych, możliwość wystawienia tych elektronicznych zwolnień. Czyli to będą zarówno te już istniejące sekretarki, jeśli zostaną upoważnione, tak, jak i zawody medyczne, czyli pielęgniarka, czyli ratownik, rozumiem, ewentualnie? Tak, natomiast ja chciałbym podkreślić, że my dajemy możliwość. Mhm. My na nikogo nie nakładamy żadnych dodatkowych obowiązków, ponieważ w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce bardzo dużą rolę dotyczącą tego, jak zostaną zagospodarowane środki, ale też jak zostaną zadaniowane osoby, ma na sobie świadczeniodawca. I my nie chcemy mówić świadczeniodawcom, kogo i w jaki sposób mają w tym zakresie do tego angażować. Natomiast chcemy dać możliwość tak naprawdę zgodnego z prawem przekazywania części zadań właśnie asystentom medycznym czy dowolnym osobom, które świadczeniodawca uzna za godne zaufania do tego i jakby takie, że są w stanie to pogodzić z innymi obowiązkami i wystawiać te zwolnienia w imieniu lekarzy. Panie ministrze, jakie są plany? Od kiedy ci asystenci mieliby pomagać? Już od 1 grudnia 2018 roku? Myślę, że nawet wcześniej. To znaczy kierujemy teraz ustawę do konsultacji, ponieważ to jest tak istotny akt prawny, że nam bardzo zależy na tym, żeby on był skonsultowany i wydyskutowany właśnie ze środowiskami medycznymi. Natomiast no później on oczywiście zostanie skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, pod obrady Rady Ministrów, no i później będzie przedmiotem prac parlamentarnych. Ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby te prace zakończyły się jeszcze przed przerwą wakacyjną w parlamencie i żeby ta ustawa w kształcie takim, jak my go obecnie z ministrem rodziny przedstawiliśmy, trafiła na biurko pana prezydenta. Lada dzień rusza pilotaż elektronicznej recepty. Na jakim etapie jest ten pilotaż? Wiem, że się odbędzie w Siedlcach i Skierniewicach. Tak. Mamy podpisane porozumienia z ponad 50, nie wiem, czy nawet nie 60 placówkami, aptekami i świadczeniodawcami właśnie na terenie tych dwóch miejscowości. Zrealizowaliśmy nasz plan, jeśli chodzi o liczbę placówek, nawet z pewną górką, ponieważ część aptek z powiatów okolicznych też wyraziła chęć przystąpienia. Rozpoczynamy od 1 maja w formule tak zwanej Friends and Family, czyli na takiej wyizolowanej grupie pacjentów, których, co do takich można powiedzieć troszeczkę podstawionych już przez nas, żeby wszystkie te wątpliwości najpierw w ten sposób wyklarować, później na troszkę większej, ale wciąż ograniczonej grupie, a później już na pełnej populacji, każdy pacjent, który przyjdzie do lekarza u tych świadczeniodawców, którzy z nami te porozumienia podpisali, będzie mógł skorzystać z elektronicznej recepty. Ja jeszcze dodam, że tu nie będzie żadnego obowiązku, to znaczy na etapie pilotażu każdy pacjent będzie mógł powiedzieć: ja bardzo dziękuję, nie jestem pewien, tu z jakiegoś powodu preferuję inaczej, może na przykład będę chciał zrealizować tę receptę w innym miejscu i tu oczywiście takiego obowiązku nie ma. Panie ministrze, ja rozumiem, że państwo nie spodziewają się, żeby ktoś jednak chciał rezygnować z tej elektronicznej recepty ze względu na wygodę, prawda? No, my byśmy oczywiście tak chcieli, natomiast tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o tych elektronicznych zwolnieniach i o szkoleniach, no to wydaje się, że tutaj mamy podobną sytuację, to znaczy
My oczywiście chcielibyśmy, żeby pacjenci już byli przekonani do tego, że to jest lepsze, że to jest bardziej wygodne, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że oprócz tego strumienia technologicznego jest też strumień organizacyjny, a jego istotnym elementem jest też kwestia komunikacji ze społeczeństwem i pokazania tych korzyści, ponieważ ja sobie zdaję z tego sprawę i to akceptuję, że nie wszyscy od razu mogą być do tego przekonani. Natomiast właśnie dlatego ruszamy od pilotażu, ponieważ chcemy pokazać, że to działa, że to są prawdziwe korzyści. Oprócz tego pilotażu chcemy przy okazji rozpocząć wspólnie z panem ministrem Czechem taki pilotaż czegoś, co się nazywa opieka farmaceutyczna. Czyli tutaj damy farmaceutom, którzy będą chcieli wziąć w tym udział, możliwość rozszerzenia dzięki wykorzystaniu tych informacji z elektronicznych recept jakby tego zakresu wsparcia dla pacjentów. I to też jest dodatkowa korzyść, o której do tej pory dużo nie mówiliśmy, ale myślę, że to już nadszedł czas na to, żeby o tym sobie też powiedzieć, że jest taka sytuacja, że często pacjenci korzystają z wielu lekarzy, oni obecnie nie wiedzą, jakie leki przepisuje pacjentowi inny lekarz, a w momencie, w którym te wszystkie leki są w jednym systemie, to mamy możliwość sprawdzenia, czy na pewno nie ma tam jakichś potencjalnie szkodliwych interakcji. I to jest też wielka rola dla zainteresowanych tym farmaceutów, którzy dzięki temu mogą jeszcze lepiej niż do tej pory pomóc pacjentom. Czyli opieka farmaceutyczna będzie się opierała na elektronizacji służby zdrowia i na receptach. Jest to jeden z... Znaczy trudno jest prowadzić opiekę farmaceutyczną bez systemu elektronicznego. Oczywiście jest to możliwe, no ale proszę sobie wyobrazić, wtedy pacjent tak naprawdę musiałby pokazać farmaceucie wszystkie te recepty, które otrzymał. No i to jest po prostu niepraktyczne. Jakby temu ma służyć elektronizacja, żeby dostarczać nowe usługi i jeszcze większą wygodę i jeszcze lepszy efekt terapeutyczny pacjentom, ponieważ my naprawdę nie robimy cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia po to, żeby nam się żyło lepiej w ministerstwie, tylko żeby się 40 milionom Polaków żyło lepiej, kiedy muszą już korzystać z usług systemu ochrony zdrowia. Czy pierwsi opieką farmaceutyczną zostaną objęci mieszkańcy Siedlec i Skierniewic? Tam będziemy prowadzili ten pilotaż i liczymy na to, że to się spotka z dobrym odzewem zarówno farmaceutów, jak i właśnie pacjentów. No bo tak naprawdę my oczywiście projektując te rozwiązania bardzo dużo czasu spędzamy z lekarzami, z farmaceutami. Natomiast na koniec dnia wszystkie te rozwiązania są skierowane przede wszystkim do pacjentów. Serdecznie dziękuję. Moim gościem był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, a ja zapraszam na Rzecz o Prawie w poniedziałek.